Witamy do Poznania zajrzała tym razem Margaret, znana polska wokalistka, ale nie tylko jak się okazuje. Dzień dobry. Dzień dobry. Z wykształcenia projektantka mody, więc moje pierwsze pytanie, czym częściej się teraz zajmujesz? Projektowaniem, śpiewaniem, czy być może udziałem w reklamach? Czy może blogiem? Oj, ciekawe to. Bloga nie prowadzę od 4 lat, więc to na pewno jest pierwsza sprawa, która się wyklucza. Kręceniem reklam, no też nie, ponieważ może to się dzieje 3 razy do roku, także dosyć mało jednak. Projektowaniem ubioru zajmuję się na co dzień, w sensie takim, że codziennie się też ubieram, codziennie się stylizuję i ta moda mnie kręci, ale tak naprawdę codziennie tworzę muzykę i śpiewam. Jak wyglądały Twoje początki kariery? Niektórzy tutaj pamiętają, że tak naprawdę Margaret była na początku bardziej znana za granicą niż w Polsce. Dopiero później w Polsce okazało się, że jest szał na Margaret. No faktycznie ta moja droga też międzynarodowa się fajnie rozwija i aktualnie też tak naprawdę jestem jedną nogą w Polsce, drugą w Szwecji, też dużo tam koncertujemy. Także ja się cieszę, że ta publiczność też mi rośnie. Rośnie, rośnie. A jak zaczęła się Twoja przygoda z muzyką? Z tego, co gdzieś wyczytałem w internecie, od programu Szansa na sukces. Myślę, że to by było krzywdzące chyba dla mnie mówić, że zaczęła się od programu Szansa na sukces, ponieważ Szansa na sukces była jakimś po prostu przerywnikiem, jakimś takim stopem, a tak naprawdę ja zaczęłam śpiewać, jak byłam małym dzieciakiem, chodziłam do szkoły muzycznej, skończyłam do szkoły muzycznej w klasie saksofonu. I dużo też od dzieciaka tworzyłam i pisałam, miałam mnóstwo różnych zespołów, zaczynając od piosenki literackiej, po rocka, później po elektro i wylądowałam tu, gdzie jestem. Ale był taki nieprzyjemny epizod i duża zagadka, czy będziesz śpiewać, wypadek bodajże na rowerze, kiedy złamałaś przegrodę nosową. Tak, i to był ten wypadek, po którym ja przestałam grać na saksofonie, natomiast i faktycznie ta przegroda nosowa, która jest krzywa do tej pory, już jest naprawiona, natomiast faktycznie, kiedy zaczyna się sezon koncertowy i jest tak pięknie, ale też wszystko zaczyna kwitnąć i wszystkie te pyłki, to jest uciążliwe, ponieważ tam się dzieją rzeczy różne. Margaret, jak się okazuje po ostatnim utworze Byle Jak, że nie tylko śpiewa utwory taneczne. Czasem widzę, że i słyszę, że mogą to być ballady, które również bardzo często są grane w rozgłośniach w stacjach radiowych. Tak. No właśnie, dlaczego, skąd pomysł na balladę? Pomysł na balladę, ta ballada powstała 3 lata temu i to była piosenka, którą ja napisałam nie dla siebie, tylko dla innego artysty. Nawet została nagrana w studio, ale jakoś to później się tak dziwnie potoczyło, że i on i ja zaczęliśmy jakoś mocno pracować, koncertować i jakoś tak zapomnieliśmy o tym. I tak naprawdę ta piosenka wskoczyła przez przypadek na płytę, bo jej miało nie być. I taka właśnie to jest piosenka z przypadku. Właśnie, zapytam jeszcze o porażkę, można tak powiedzieć, naszego producenta, DJ-a muzycznego Gromiego i Lukasa Meyera. Kibicowałaś pewnie im. Jak oceniasz to, co się stało? Jak w ogóle oceniasz ich występ na Eurowizji? I dlaczego właśnie odpadli, Twoim zdaniem, już w tym momencie? Wiesz co, i ja bardzo, to jest właśnie to, dlaczego ja nie lubię konkursu Eurowizji, ponieważ to tak jest, jak jest dobrze, to jest dobrze, a jak jest źle, to się wszyscy wypinamy. Ja nadal gratuluję Gromiemu i Lukasowi, to jest ogromna presja i to jest ogromny stres i nawet jeżeli coś poszło nie tak, ja się cieszę, że oni to wzięli na klatę i to myślę, że są teraz ciężkie momenty dla nich, więc cały czas ich kocham, cały czas was kocham. Jesteście wspaniali.